W rolach głównych: Odkupienie, w pozostałych rolach: muzyka, zdjęcia, scenariusz, reżyseria. Dzień dobry. Proszę usiąść. Witam wszystkich serdecznie. Co roku spotykamy się, by oddać cześć idei wolności, neutralności, gotowy, i człowieczeństwa. Chciałem dziś zwrócić Państwa uwagę na więźnia celi śmierci. Odbył niezwykłą podróż od przewodzenia gangiem do działania na rzecz pokoju. W czasie pokuty w więzieniu zastanowił się nad swoim życiem i postanowił nakłaniać młodych, by go nie naśladowali. Zdarza się, że ludzie schodzą na złą drogę, lecz powinniśmy pamiętać, że każdy człowiek się liczy. Zapamiętajcie jego imię. Stanley Tookie Williams. Kiedyś byłem królem Cripsów. Zobaczcie, co zostało z mojego królestwa. To nie szkoła gladiatorów. Niczego tu nie dowiedziecie. Nie staniecie się tu mężczyznami. Tylko spójrzcie na mnie. Cześć. Przepraszam za spóźnienie. Wiedziałam, że musisz przebić się przez korek. Tylko żartowałam. Czytałam twoją propozycję. Książka o gangu Cripsów? To do ciebie nie pasuje. Dorothy, nie chcę pisać następnej książki o historii. Okropieństwa dzieją się na naszych oczach. 10 tysięcy czarnych mężczyzn zginęło przez ostatnie 20 lat z powodu walk gangów, nie licząc rannych i skazanych. A jak to sprzedać? Nie wiem. To ty jesteś agentem. To twoja działka. Ale trzeba coś z tym zrobić. Ta książka może otworzyć komuś oczy. Barbaro, to mi do ciebie nie pasuje. Mam syna. Jemu też coś może się stać. Po prostu muszę o tym napisać. Ten Tuki, co o nim wiesz? To bestia, która rozpętała to piekło. Możesz przeprowadzić z nim wywiad? Próbowałam, ale on siedzi w celi śmierci w więzieniu San Quentin. Narzędziem zbrodni była 12-milimetrowa Itaka, ładowana ręcznie, lufa i łożysko krótsze, niż zezwalają przepisy. Pierwsze z trzech ciał znaleziono przy recepcji motelu, strzał w głowę. Rany postrzałowe wskazują na strzał z bliskiej odległości. Kula wyszła z ciała ofiary przez mostek. Odłamki pocisku wbiły się w wykładzinę przy ciele, co wskazuje na to, że drugi strzał oddano z góry. Ile brakowało w kasie? $120. Jedna ofiara w spożywczym, trzy trupy przez $120. Wysoki sądzie, dziękuję za uwagę. Przepraszam, muszę już zamykać. Czy ława przysięgłych podjęła decyzję? Tak, Wysoki Sądzie. Uznaliśmy oskarżonego Stanleya Williamsa za winnego wszystkich czterech zarzucanych mu zabójstw. Zatem moi bliźni mnie zabiją? Więzienie San Quentin, rok 1981.
Otwórz usta. Wysuń język. Pochyl się. Szeroko. Strażnicy na miejsca. Jak mogę pani pomóc, pani Becknell? Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego Tuki Williams nie chce się ze mną spotkać. Nie umiem pani odpowiedzieć. Jestem jego obrońcą z urzędu. Na pewno nie chodzi o panią. Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami od 10 lat. Od 12 lat jest w celi śmierci. Jak stoi jego sprawa? Nie mam upoważnienia, by o tym mówić, ale tyle pani powiem. Są niewielkie szanse, że nie dojdzie do egzekucji. Kto chce iść na ćwiczenia, niech stanie przed celą. Twoi ludzie opanowali blok D. Panoszycie się na wschodnim bloku. Kradniecie, co popadnie. Wiesz, co znaczy ZOC? Zjednoczona Organizacja Cechów. Tym jesteśmy tutaj. Jest nas 300. Musimy działać razem, inaczej nas dopadną. Niech nikt nie idzie do wychodka bez mojego pozwolenia. Dobra. Powiedz wszystkim, że tu jestem. Jeszcze 5. Daj z siebie wszystko. Stój, unieś ręce. Uwaga, będzie rozruba. To ja rządzę w bloku D. Masz z tym problem? Dołóż mu. Wiesz, kto to jest? A co mnie to obchodzi? Więc mówisz, że wszystko kontroluje? Wszyscy płacą mu czynsz. Dilerzy płacą mu podatki. Wie o każdym, kto tu coś szmugluje. I nic na niego nie mamy? Charles? Ścisz to! Wiesz, że nie znoszę tej szowinistycznej muzyki. Charles, co? Dokąd idziesz? Podciągnij te spodnie. Idę do ojca. Dlaczego się tak ubierasz, gdy do niego chodzisz? Jeśli się ubierasz jak menel, wezmą cię za menela. Nie ma obawy, mamo. Uważaj na siebie. Dobra? Dobra. Strażnicy na piętrze. Kto chce iść na ćwiczenia, niech stanie przed celą. Idziemy. Uważaj, Tuk. Co tu się dzieje? Charles!
Odsuńcie się, nie ruszać się, bo strzelam. Idealnie. Wrzuć obu do dziury. Niech Williams tam zgnije. Skurwysynę. Wystarczy, Albert. Cicho. Albert, ostrzegam cię. Idzie wielka Berta. Dlaczego się od niego nie odczepisz? Wiesz, że jest nieszkodliwy, to wariat. Lepiej mi dołóż, jak już musisz. Z całym szacunkiem, to nie twój problem, człowieku. To niech to będzie mój problem. Nie musisz się wyżywać, wyżyj się na mnie. Dlaczego się w to mieszasz? Nie wtrącaj się. Na mnie się wyżywaj. No dawaj. Dawaj. Daj mu, co chce. Dawaj. Dawajcie. Tylko tyle potraficie? Tylko tyle potraficie? Tuki? 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 Wychodzi pan dziś na spacerniak, panie Pearson? Kto to? Nazywamy go Antyk. Nie wyszedł z celi, odkąd go tu przyprowadzili. Lubię go pytać, czy nie chciałby wyjść. Nie chce. Mówi, że ma tu wszystko, czego potrzebuje. Dom Kultury Hrabstwa Imperial. Panie Becknell, jestem Tony Bogart. Jak się pan miewa? Nie najgorzej. Witamy na dworze Imperial w Bramie Piekieł. Coś pani podać? Jedzonko, picie? Nie, dziękuję. Po pierwsze, to nie ze mną powinna pani rozmawiać o książce. Musi pani porozmawiać z Wielkim Tukim. To nasz superbohater, legenda. Jeśli on mi pozwoli, porozmawiamy. Pisałam do niego już 5 razy, ale nie odpowiedział. Stan już taki jest. Spytam, co się da zrobić. Dziękuję. Co tam robisz? Co? Co mówisz? Powiedziałem, że to okna młodzieńcze. Powinieneś sam spróbować. Może przez nie wyjdziesz.
Panie Williams, to od pana Pearsona. Kto to? To antyk z pana korytarza. To okna młodzieńcze. Może przez nie wyjdziesz. Spróbuj sam takie robić. To cię uwolni. Postrzegać, wykryć, dowiedzieć się lub odkryć. Pogłoska. Opinia niezgodna z zarzutami. Odpłacić. Odwzajemnić się. Co Bóg zsyła jest lepsze od tego, czego pragnie człowiek. Najlepsza zemsta to zemsta niewykonana. Strach może uleczyć tylko przeznaczenie. Harmonia. Dzieci nigdy nie strofowano. Jezus zstąpił do nas z nieba. Wszyscy jesteśmy w izolatkach naszych ciał. Czarni trzymają się tego, na co jako czarny nie mogę sobie pozwolić, na wiarę w niewinność. Odkupienie. Wyzwolić się. Uniknąć śmierci. Czynić dobro. Odkupienie. Panie Williams, piszę książkę o gangu Cripsów i jego przerodzeniu się w ruch światowy. Jako jeden z założycieli gangu, mógłby mi pan dostarczyć ważnych informacji o powstaniu grupy. Tony Bogart powiedział mi, bym jeszcze raz spróbowała. Dobrze się zapoznał z moją pracą. Chcę napisać poważną historię, prawdziwą, wyważoną. Nie zamierzam pana demonizować. Gotowy? Tak? Przyszłam się spotkać ze Stanleyem Williamsem. Proszę bardzo. Dziękuję.
Proszę zdjąć buty i złożyć wszystko do koszyka. Twój pierwszy raz, kotku? Tak. Przyzwyczaisz się. Ja do tego przywykłam. Poza chwilą, gdy się zapala czerwone światło. To komora śmierci. Kiedy pali się czerwone światło, trwa egzekucja. Do tego nie mogę przywyknąć. Wejść. Bliżej nie wolno. Panie Stanleyu Tuki, proszę mi mówić Tuki. Tuki. Przepraszam. Czy to potrzebne? Oni tak uważają. Rozumiem. Poczekaj chwilę. Nie sądzisz, że powinnaś spytać, czy można? Przepraszam. Może powinnaś zacząć od powiedzenia, kto cię przysłał. Policja? Sąd? FBI? Co? Pytam, czy to jakaś zmyłka. Chcesz ze mnie wyciągnąć coś, by mnie wkopać? Nie mam takiego zamiaru, panie Williams. Jest pani zamężna? Rozwiedziona. Ma pani dzieci? Syna w koledżu. Więc jest pani panienką z uniwersytetu. Studiowałam na MIT i Uniwersytecie w Chicago. Skończyłam studia z wyróżnieniem. Czym się zajmują pani rodzice? Mama była nauczycielką, ojciec miał niezbyt dochodową pralnię. Tata całe życie harował. A pani nie ma dla niego szacunku? Dlaczego? To wszystko? Dlaczego chce pani napisać tę książkę, aby dotrzeć do prawdy? Chcę ją od pana usłyszeć. Jak pani pozna prawdę? Co pani z nią zrobi? Widzi pani, myślę, że chciała pani tylko zobaczyć potwora. Zrobić notatki o potworze, co założył Cripsów. Potem pani wróci do siebie i spłodzi książkę o pogardzie dla gangów, o tym, jak się mnożą. Nie uda się panu mnie nakłonić, bym powiedziała, że nie gardzę gangami. Ale moje poglądy nie wpłyną na zdolność napisania obiektywnej książki o Cripsach. Dobra, wszyscy dziennikarze tak mówią. Przychodzą i mi to wmawiają. Tuki, zajmiemy się tobą, pomożemy ci. I wie pani, co robią? Grzebią mnie. Nie znam żadnych ich. Ale wiem, po co tu jestem. By dotrzeć do prawdy, pańskiej prawdy. To niemożliwe. Nie zrobi pani tego, bo nasze prawdy się różnią. Nie dogadamy się. Wie pan co, panie Williams? Mam wszystkie dane, są ogólnodostępne, więc jeśli mi pan nie opowie pana historii, napiszę ją po swojemu. To doprawdy proste. Proszę mi spojrzeć w oczy, spytać swojej intuicji i zadecydować, czy może mi pan zaufać. Mama, odzwoniła twoja agentka. Dzięki, kochanie.
Masz nową wiadomość. Hello. To telefon z więzienia w Kalifornii. Dzwoni Stanley Williams. Wejść. Inni więźniowie cię szanują. Niektórzy. Panie Williams, dziękuję za telefon. Bardzo mnie cieszy, że mi pan zaufał. Nie powiedziałem, że pani ufam. Ale daję pani możliwość zasłużenia na moje zaufanie. Potrafię to uszanować. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Dlaczego założył pan gang Cripsów? Aby chronić okolice. Założył pan gang przestępców, by chronić od przestępców? Nie, na początku nie byliśmy przestępcami. Przeprowadziłem się tu z Luizjany, kiedy miałem 9 lat. Okazało się, że rządzi tu pięść. Prawo dżungli. Skąd jesteś? Gliny miały to gdzieś. Nie pomagali nam. Wcale nie interesowali się okolicą. Wtedy zrozumiałem, że jestem zdany na siebie. Dalej było tak, jak można się było spodziewać. Po walce psów wrzucili nas do dziury. Mnie i niejakiego Monroe'a. I mieliśmy się bić. Wtedy zrozumiałem, że muszę być silny. Albo jestem katem, albo ofiarą. Musiałem zasłużyć sobie na szacunek. Szacunek zdobyłem, gdy się mnie bali. Walczyłem z każdym, kto mnie wyzwał. Zrozumiałem, że przemoc popłaca. Musiałem być jak zwierzę. Reagować instynktownie. Nigdy się nie cofałem. Tak zdobyłem reputację. Recepta na wczesną śmierć. Tak myślą ludzie z zewnątrz, jak pani. Ale dla nas to była kwestia przetrwania. Każdy pies umie się schować w rowie. My jesteśmy inni. Jacy my? No wie pani, kumple. Wojownicy, ci, co trzymają się razem. Kumple, rozumiem. To wtedy poznał pan Raymonda Washingtona? Tak, wtedy go poznałem. I walczył pan z nim? To była jakaś rywalizacja? To nie tak. Ja i Raymond czuliśmy, że połączymy siły i zbierzemy młodych wojowników walczących za sprawę. Tuk? Idzie Raymond Washington. Tuki, to ty? Tak, co z tego? Mówią, że masz 20-30 ludzi. Całkiem o was głośno. Teraz posłuchaj. Ja rządzę na West Side, ty na East Side. Więc razem tworzymy potęgę. Wiesz, West Side jest w porządku. Ale rządzi East Side. Nie, odwrotnie. East Side jest w porządku, ale to West Side rządzi. Łapiesz? Obaj zebraliśmy grupę młodych wojowników. Pozbyliśmy się innych gangów.
opanowaliśmy Sportsman Park i ulice dookoła niego. Północ, południe, wschód, zachód. Grips stali się tak silni, że nikt z nami nie zadzierał. Wiedzieli, że rozwalimy inne gangi z Avenue i Main Street. Woleli się do nas przyłączyć, zamiast z nami walczyć. Wiesz, jak cię słucham i brzmi to, jakby chodziło o zabawę. Można tak na to spojrzeć. Na początku była to tylko zabawa. To była prosta walka. Pięść przeciw pięści, jeden z drugim. Dopóki chodziło o siłę, wygrywaliśmy. Ale potem wszystko się zmieniło. Zaczęli strzelać. Oni, to znaczy Bloods? Tak, Bloods. To oni zaczęli strzelać? Tak. Odpowiedzieliście tym samym? Oczywiście. Gdybyśmy powiedzieli, że nie użyjemy broni, przegralibyśmy. Ale to chyba nie wasi wrogowie. To inni czarni jak wy. O to właśnie chciałam pana spytać, panie Williams. Jakie ma pan usprawiedliwienie na strzelanie do innych czarnych? Myślę, że to przez naszą nienawiść do samych siebie. To znaczy, kiedy ktoś jest długo karmiony negatywnymi opiniami o sobie i swojej rasie, to wreszcie zaczyna wierzyć, że jest śmieciem. Chodzi mi o to, jak działają stereotypy. Pokazują czarnych jako błaznów i analfabetów, jako rozwiązłych, brutalnych, żyjących na zasiłku leniwych przestępców. Niestety zbyt wielu czarnych zaczyna w to wierzyć. Przyjmują te stereotypy za prawdę. Więc reagujemy agresją wobec tych, którzy pasują do stereotypu. To próba zamazania negatywnych obrazów czarnych, próba zabicia w sobie potwora nienawiści do siebie. To świetna hipoteza. Naprawdę. Ale z całym szacunkiem, panie Williams, nie ma Afroamerykanina, który nie zna stereotypów. Co pani chce przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jednostka odpowiada za swoją reakcję. Gdzie była pana rodzina? Rozumiem, właśnie o tym mówię. Nie było nikogo, kto by panu pomógł z tym walczyć? Przełamać te stereotypy? Nie mogłem powiedzieć matce, co robi na ulicy. A pana ojciec? Co z nim? To on? Kiedy matka nie mogła już sobie ze mną poradzić, wysłała mnie do Oakland do ojca. Stan? To Stan. To twój ojciec. Chodźmy. Zaczekaj na mnie, zaraz wrócę. Ale z ciebie masz kara, ty brzydalu. Więc moim ojcem została ulica. Crips byli moją rodziną. Ale nie zastanawiał się pan nigdy, ilu młodych czarnych posłał pan do grobu z tą swoją rodziną?
Nie rozumiem, o co pani chodzi. Myślałem, że to wywiad. A pani tu siedzi i mnie strofuje. Mówiłem przecież, gdybyśmy nie założyli gangu i nie zaczęli działać, ktoś inny by to zrobił. Nie sądzi pani, że gdyby nie Crips, byłby ktoś inny? Mówiłem, że była walka o przetrwanie. Chcieliśmy przeżyć. Zawsze tak było na świecie. Gówno prawda. Przychodzi tu pani krytykować, a co pani zrobiła? Pomaga pani innym? Nie odzywają się w pani burżujskie sentymenty? Naśladuje pani białych? Dlaczego chcesz podważyć fakt, że jestem czarna? Bo sam popełniałeś błędy? Nie znasz mnie, nic o mnie nie wiesz. Nie wiesz, ile mnie kosztowało zdobycie pozycji. Nie wiesz, jak ciężko pracowałam, by stać się kimś. Nie masz o tym pojęcia. I kim jesteś? Zastanów się nad sobą. Jak chodzisz, jak mówisz? Prostujesz sobie włosy. Jesteś zagubiona. Może i jestem, ale jestem wolna, a ty nie. To mi niepotrzebne, nieprawda? Strażnik, do zobaczenia za tydzień. Rozbierz się. Pochyl się. Gość nie przyszedł. Wracamy do celi. Pomyliłem się. Sądziłem, że skoro się mnie bali, to mnie szanowali. To była pomyłka. Nie można zdobyć szacunku przez zastraszanie innych. Wielu gangsterów wciąż się boi, ale nikomu o tym nie mówią, bo nie chcą, żeby kumple się z nich śmiali. Gangsterzy mają złe zasady. Według nich mogą kłamać. Zasady zezwalają im posługiwać się przemocą. Nawet narażać własne życie. Ale nie trzeba przyjąć tych zasad. Można żyć według własnych.
Co tu się dzieje? Nowy strażnik, nowe zasady. Widziałam, że inni goście przynoszą jedzenie, więc... Może nie powinnam. To podarunek na zgodę. Mam nadzieję, że pana nie uraziłam. Co pani robi? Chce pani, by mnie oskarżyli o napad? Co takiego? O napad. Bo się rzucę na to jedzenie. Dają nam paskudne żarcie. Wiem, że to z maszyny, ale to dla nas delikatesy. Dziękuję, to miłe z pani strony. Proszę. Smakuje? Bardzo. Powinnam była przynieść sos tabasco. Właśnie. Czytałam, co pan napisał. I co? Jestem pod wrażeniem. Dziękuję. To miłe. Teraz będzie mi łatwiej. Mam do pani prośbę. Potrzebuję pomocy. Co mam zrobić? Chcę z tym skończyć. Zatrzymać to, co zacząłem. Chcę napisać książkę, taką dla dzieci. Świetnie. Chętnie ją przeczytam. Dziękuję. Rozumiem, że prześlę pani tekst do biura czy redakcji. A jak będę miał nowy pomysł, pomoże mi pani. Nie, panie Williams, mów mi, Stan. Stan. Ja nie piszę książek dla dzieci. Jestem dziennikarką. Jak wiesz, właśnie zaczynam pisać własną książkę. Nie mam czasu. Przepraszam. Co do czasu, coś pani powiem. Wczoraj mi powiedzieli, że odrzucono moje odwołanie. Każda ich odmowa zbliża mnie do śmierci. Któremu z nas brak czasu? Nie chcę być zapamiętany jako założyciel gangu. Jeśli choć jednego dzieciaka uratuję od więzienia... Pani Becknell, tylko pani... Barbaro. Barbaro, jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. Co to za gierka? Co? Jeśli chcesz mnie użyć, by się stąd wydostać, wiedz, że nie pozwolę sobą manipulować. Ale jeśli naprawdę chcesz pomóc dzieciom naprawić zło, dotrzeć do młodych, zrobię, co w mojej mocy, by ci pomóc. Zamierzam się tobą posłużyć i będę tobą manipulował, co? Abyś przyniosła mi więcej skrzydełek kurczaka. A mówili, że nie masz poczucia humoru. Nie zgrywaj się. Czytałam twoje zapiski i coś mnie uderzyło. Napisałeś, że był taki moment, jeszcze gdy byłeś gangsterem, że spodziewałeś się śmierci. Tak. To było dziwne uczucie. Jednego dnia zastanowiłem się, ilu z naszej wspólnoty już odeszło. Raymond, Monroe, Buddy. Nie żyją. Wtedy pomyślałem sobie, że będę następny. Nie żyje? Tak. Spadamy. Chcieli mnie zabić. Kiedy się nie udało, mówili, że nie będę mógł chodzić. Ale mogłem chodzić i odtąd nie było odwrotu. W Los Angeles weekend był wypełniony przemocą. W 2 godziny zginęło 6 osób, a przynajmniej 8. Nawet jak na dzielnicę przywykłą do przemocy, jatka była przerażająca. Jest ponad 20 ofiar gangów. Nie rozumiem, dlaczego bliźni musieli go zabić. Staram się wynegocjować zawieszenie broni. Między Crips i Bloods to się wymyka spod kontroli. Wiem. Musimy zacząć negocjować. Ale co ja mam zrobić? Porozmawiaj z Tukim. Porozmawiać. Czekaj. Może jego posłuchają.
Zwróci się do szefów gangów. Może go namówisz. Nie sądzę, że to moja sprawa, Tony. Pogadaj z nim. Tony, nie mogę. Spróbuj. Jestem dziennikarką, nie negocjatorem, Barbaro. Jesteś mi winna przysługę. Stan, jako założyciel Cripsów, jeśli złożysz taką deklarację, nie będzie już odwrotu. Kiedy powiesz, że wyrzekasz się przemocy gangów, że nie jesteś już Cripsem, zostaniesz naznaczony. Co masz na myśli? Jesteś gotów zaryzykować? Słuchaj, jeśli to przyniesie rozejm między Bloods i Crips, jeśli położy kres przemocy i wrogości, to nie ryzyko. To mój obowiązek. Przemyśl to dobrze. Co za bałagan. Tak. To zabawne. Naprawdę zabawne. Ale dostaniesz za to, nie ma wątpliwości. Musimy porozmawiać, Charles. Rozmawiam przez telefon. Rozumiesz, matka nudzi. Rozłącz się. Chwilka. Dobrze. Słuchaj, zaraz oddzwonię. Skąd to masz? Przeszukujesz mój pokój? Kto ci to dał? Oddaj mi to. Twój ojciec? Za wszystko go obwiniasz. Miał szansę wyjść z tego, ale ją stracił. Nawet go już nie znasz. On nie. Ja go znam. To ty go nie znasz. Wychodzę, oddaj mi to. Nie ma mowy. Oddaj pistolet. Dobra, trzymaj go sobie. Nie wychodź, Charles. Bo co? Przeszukujesz moje rzeczy, naruszasz moją prywatność. Tata ma swoje winy, ale on mnie szanuje. Idź, może cię czegoś nauczę. Właśnie do niego idę. Nie wiem, co zrobić. Ja bym mu mocno przyłożył. On się w to pakuje, tak. Ja bym mu przyłożył. Ale widzisz, dokąd doszedłem. Martwię się o niego. Słuchaj, to twój syn. Jesteś łukiem, on strzałą. Nawet jeśli dobrze mierzysz, jak już wystrzelisz, nie masz wpływu na kierunek lotu. A jeśli miałaś dość siły, by naciągnąć łuk, on w końcu odnajdzie swoją drogę. Wiesz co? Mam gdzieś twoje teorie. Dobrze, to może to, o czym porozmawiamy? Już w porządku. To dobrze. Trzeba pokazać, że bycie w gangu to droga do samozniszczenia. 20 lat temu utworzyłem gang Cripsów. Dziś mówię do was z celi śmierci. Nie miałem pojęcia, że gang rozprzestrzeni się na całe miasto, cały kraj, cały świat. Żałuję, że pozostanie po mnie spuścizna ludobójstwa, zabijania czarnych przez czarnych. Bardzo za to przepraszam. Ale bardzo chciałem się porozumieć tu dziś z wami. Wiem, że nie ja jeden żałuję tej spuścizny. Nikt nie wpływa na przemoc i zachowanie w gangach bardziej niż ich członkowie. To wy możecie położyć kres tej przemocy. Ale trzeba działać. Trzeba zacząć budować pokój. Musimy przestać zabijać się nawzajem. Musimy skończyć z tym szaleństwem. Sami jesteśmy sobie winni. Wróćmy do walki, jakbyśmy byli wojownikami. Ale walczmy o odbudowę kultury, o pozostawienie dobrej spuścizny, spuścizny pokoju.
Byli tam Crips i Bloods, którzy byli spokrewnieni. Nie widzieli się od lat, bo nie mogli się odwiedzać. Pod koniec się ściskali. Mówię ci, niesamowite. Morgan? Chciałabym odczytać oświadczenie Roberta Lee Morgana. 27 marca stan Kalifornia wleje mi do krwioobiegu pentatolen sodu, pankurionium bromu i chlorek potasu, by mnie zabić. Sam zadecydowałem dalej się nie odwoływać. Wiele osób powiedziało, że popełniam samobójstwo. To nie tak. Jestem w więzieniu od dawna, od 30 lat w celi śmierci. Myślę racjonalnie. Rezygnacja z kolejnych 10 lat za kratkami to racjonalna decyzja. Lody. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Na razie nie napiszę tej książki. Co? Co ty wyrabiasz? Wiesz, jak się namęczyłam, żeby tę książkę sprzedać? Chcą ci nawet dać zaliczkę, a ty chcesz z tego zrezygnować? Będę pomagać Stanowi pisać jego książkę. Barbaro, żaden wydawca nie opublikuje książki dla dzieci napisanej przez faceta skazanego na śmierć. Zapomnij. Taka jest moja decyzja. Wiesz, co myślę? Jesteś z nim za blisko. Potrzebuję agenta, nie terapeuty. Jeśli nie chcesz dla mnie pracować, nie ma sprawy. Nie bawmy się w albo-albo. To co, wchodzisz w to? Dobrze. Ale sądzę, że cała sprawa ci szkodzi. Seria będzie się składać z książek. Gangi i twoja okolica, gangi i nadużywanie siły. Gangi i samo... Przepraszam, nas to nie interesuje. Chodźmy. Planujemy, że w serii mogłyby się pojawić takie tytuły. Gangi i nadużywanie siły, gangi i samoocena, gangi i twoja okolica. Przykro mi, panie Bucknell, to nie dla nas. Dlaczego? Nie chcę dawać szansy wypowiedzi komuś skazanemu za 4 zabójstwa. Co go upoważnia do zwracania się do dzieci? Słucham? Stan często powtarza tę łacińską sentencję. Potępią, czego nie rozumieją. Niech pani jeszcze nie odchodzi.
Może mi to pani wyjaśnić? Z przyjemnością. Zacznę od tego, dlaczego uważam, że powinniśmy skierować te książki do dzieci. To ważne dla rozważenia, czy warto je wydać. Stan, jest wiele błędów ortograficznych. Musimy nanieść wiele poprawek. Ale w sumie jest nieźle, nie? Dobrze. Ustęp 4, strona 2. Dzisiejsza prezentacja książki. Gangi i twoja okolica. Autor Stanley Tukey Williams. Kiedy dzieci idą do gangu, giną niewinni ludzie. Czasem giną dzieci, nawet młodsze od nas. Ktoś, kto cię nazywa tchórzem, nie jest prawdziwym przyjacielem. Myślałem, że jeśli będę bił innych, będę twardy. Myślałem, że inni będą mnie za to szanować, ale się myliłem. Wielu gangsterów nadużywa władzy. Nauczyłem się, że nic dobrego nie wynika z zastraszenia i bicia. Prawdziwa władza jest w nas. Stan, książki sprzedają się w Europie, Afryce i Japonii. W Japonii? Tak. Stan, Winnie Mandela chciałaby cię odwiedzić. A jeśli się nie zgodzimy? Wtedy prasa, która już wie o wizycie pani Mandeli, zje nas z kosteczkami. Ale skąd to wszystko? Przez jego książki. Ludzie je kupują. Muszę panią ostrzec, że Stan jest z początku nieśmiały, małomówny. Niech pani dużo mówi, on się otworzy. Dzień dobry. Innym wejściem, pani Mandela? To nie wejście. Musimy ją przeszukać. Dokładnie. Nie zgadzam się. Inaczej pani nie wejdzie. Wie pan, kto to jest? Ja się panią zajmę, pani Mandela. Proszę tędy. To idiotyczne. To dla mnie zaszczyt. Zostałem bardzo wyróżniony. Chciałbym móc to opisać jak poeta. Pani wizyta to dla mnie zaszczyt. Nie, to ja jestem zaszczycona. Książki, które pan napisał, bardzo nas poruszyły. Wiele dzieci w naszym kraju powtarza pana słowa. Dzieci z RPA żyją tak jak te w gettach pana kraju. Tak, ale są głosy sprzeciwu. Niektórzy mówią, że gangi to w szkołach tabu, że nie powinienem zwracać się do dzieci. Oślepia ich strach. Proszę się nie poddawać. Czy Mandela myślał o śmierci, kiedy był w więzieniu? Bez przerwy. Dlatego przeżył. Proszę się nie bać. Wpisze mi pan autograf? Oczywiście. Pani Mandela, zrobiłbym dla pani wszystko. To niesamowite. Odwagi. Panie Bucknell? Dzień dobry. Najpierw te książki, teraz wizyta Mandeli. Tak, to był dzień. Nie chcemy takiego rozgłosu. To się obróci przeciwko niemu. Czekam na pismo z sądu odwoławczego. Chcę utrzymać go przy życiu. Na tym polega moja praca. Rozumiem. Ale, pani Kate, te książki pomagają dzieciom. Nic mnie to nie obchodzi. Mogą mu zaszkodzić. Niech mi pani powie, on czy książki. Co ma pan na myśli? Chce pani, by przeżył? Powinna pani na razie przestać z nim pracować. Przez panią on traci zdolność trzeźwej oceny sytuacji. Pani Bucknell? To Mario Fer z Parlamentu Szwajcarii. Czytałem książki pana Stanleya Williamsa. Wywarły na mnie wielkie wrażenie. Jest niezłym pisarzem. Ten dzień przypomina moim rodakom o naszym przywiązaniu do wolności,
neutralności, a co najważniejsze, człowieczeństwa. W więzieniu San Quentin jest teraz skazany człowiek. Nazywa się Stanley Williams. Zainicjował on obszerny program międzynarodowy, który ma chronić dzieci przed gangami, narkotykami, przemocą, więzieniem. To skandal. Zdarza się, że ludzie schodzą na złą drogę. Lecz powinniśmy pamiętać, że każdy człowiek się liczy. Stanley Williams doprowadził do rozejmu między gangami we własnym kraju i zatrzymał przemoc gangów w Szwajcarii. Międzynarodowa akcja na rzecz dzieci, którą zapoczątkował, by budować społeczeństwo obywatelskie, to szansa na zmianę dla ludzi dobrej woli, którzy walczyli na ulicach, dla młodzieży na całym świecie. Dziś więc, na mocy władzy, jaka mi przysługuje, w imieniu swojego kraju, chciałbym nominować Stanleya Williamsa z celi śmierci do pokojowej Nagrody Nobla. Napisali już o tym w internecie. Jutro to będzie w gazetach. Gratuluję, Stan. Barbaro, uważaj, bo skutki mogą być różne. Skutkiem będzie Nagroda Nobla. Dobrze, tylko uważaj na siebie. Dobrze. Pani Bucknell, co panią łączy z panem Williamsem? Nie wasza sprawa. Towarzystwo Praw Poszkodowanych mówi, że nominacja to zbezczeszczenie godności pokojowej Nagrody Nobla. Mówią, że nie macie prawa tego robić. Wiesz, że nic nie mam. Chcesz mi coś podrzucić? Tak, rozmawiałam rano z panem Williamsem. Mówi, że nominacja to dla niego zaszczyt. Proszę poczekać. Dziękuję. Pan Williams wciąż para się działalnością przestępczą. Czy ta nominacja to był słuszny wybór? Jestem kuratorem sądowym, nie wiem nic więcej. Czy Williams wciąż kieruje gangiem Cripsów? Tak. Macie dowody? Zeznania współwięźniów. Innych Cripsów? Zeznania są anonimowe. Tak. Co to za ludzie? Starzy wrogowie. Stan, wiele poświęciłam, by ci pomóc. Gdybym choć przez chwilę przypuszczała, że nie jestem hipokrytą, dotrzymuję słowa. Poświęcam się bez reszty temu, co robię. Kiedy zaczynałem na ulicy, zakładałem gang, powiedziałem, że będę najgorszym gangsterem w historii. I tak się stało. Dzięki dyscyplinie i ciężkiej pracy zostałem królem Cripsów. I nie bałem się opowiedzieć o tym światu. Ale zaczynam teraz inną podróż. Podróż służby innym, odkupienia. I tak żyję. Nie biorę, nie klnę, nie piję. Nie robię niczego, co jest niewłaściwe. Żyję tak od lat. Nie widzisz? Ty i moja matka to jedyne osoby, którym mogę zaufać. Zrobiłaś dla mnie więcej niż ktokolwiek na świecie. To oczywiste, że chcą nas skłócić. Ale to szaleństwo. Nominowano cię do Nobla, a oni opowiadają bzdury. Skopałabym im tyłki. Nie mogę w to uwierzyć, co? To znaczy, złość niesie szkody i straty. Chcą, byś zareagowała. Robisz to, czego oczekują. Jesteś na to za sprytna. Masz rację. Ale wiesz co? Mamy rozgłos medialny. Dostaję 50 telefonów dziennie. Możemy tego użyć. Przekażemy im tak twoje przesłanie. Od tego są książki. Posłuchaj, zróbmy to po mojemu. Dobrze? Po twojemu, czyli jak? Niedługo mam rozmowę, która zadecyduje, gdzie będę siedział. Od 6 lat jestem w izolatce. Wiem o tym. 6 lat zupełnie odcięte od świata. Wiem. Od tego zacznę. Chce nam pan powiedzieć, że się pan zmienił? Przez pierwsze 10 lat więzienia zachowywałem się skandalicznie, ale w izolatce zacząłem się uczyć. Wyzbyłem się złych nawyków, przez które tu trafiłem. Zacząłem przestrzegać zasad. Zacząłem też pomagać dzieciom. I moje wysiłki zaczynają przynosić efekty.
A skąd mamy wiedzieć, że nie będzie się pan mścił? Słowa zemsta nie ma już w moim słowniku. Jedyne, co mam, to moje słowo, a moje słowo jest jak głaz. Daję słowo, że nie będę się mścił. Tak, przyjmę rozmowę. Stan? Tak, mam dobrą wiadomość. Wychodzę z izolatki i będę na normalnym oddziale. To znaczy więcej książek, przyborów do pisania, może nawet telewizor. Wciąż w tym siedzimy, prawda, Barbaro? To dobrze. Co się stało? Barbaro? Rozmawiałeś z prawnikiem? Nie. Więc nie wiesz. O czym? Sąd apelacyjny podjął już decyzję. Twoje odwołanie oddalono. Teraz odwołamy się do Sądu Najwyższego. Ale nie chcą rozpatrzyć tej sprawy. To się może zmienić. Barbaro, teraz wniosą o wykonanie egzekucji w ciągu 6 miesięcy. Mamo, daj spokój. Ze wszystkich gazet wyciąłam artykuły o twojej nominacji. Mam już cały segregator. Przyślę ci. Wiele osób dzwoniło. Ciocia Celia, kuzynka Shannon, nawet wujek Ray z Luizjany widział cię w telewizji. Pamiętasz wuja Reja? Chyba tak. Dziennikarze cię nękają? Przez parę dni dużo dzwonili. Mówiłam, że to pomyłka. W książce telefonicznej jest wielu Williamsów. Jak ci tu jest? W porządku. Przez te wszystkie lata nie zdołałem się przyzwyczaić. Czasem się zastanawiam, co by było, gdybyśmy nigdy nie wyjechali z Luizjany. Przeprowadziłam się, bo myślałam, że tu jest lepiej. Ale pamiętam, że ty nie chciałeś się przeprowadzać. W dzień wyjazdu się schowałeś. Kiedy cię znaleźliśmy, podbiegłeś do babci i nie chciałeś jej puścić. Musieliśmy cię odczepić i zaciągnąć do autobusu. Nie było ci łatwo. Komu było? Gdybym mogła, była ci tego oszczędzić. Mamo, daj spokój. Nie da się cofnąć czasu, prawda? Żal jest na nic. Czasem sobie siedzę i myślę, że jeśli musiałem tu wylądować, by zrobić coś dobrego, to było warto. Jestem z ciebie dumna. Nie ma powodu. Kocham cię.
Co to? Kwiatek. Zerwałam, gdy strażnik nie patrzył. Nie widziałem kwiatów od 20 lat. Zabiorę go ze sobą. Zabiorę ze sobą ten zapach. Będzie ze mną przez ten czas, jaki mi pozostał, dopóki będę oddychać. Tak. W porządku? Tak. Skupmy się teraz na tej pracy, dobrze? Teraz tylko to się liczy. Zgoda. Panie Williams? Gotowy na przeprowadzkę? Przyszedłem po resztę swoich rzeczy. Rozumiem. Masz więcej jedzenia? Weź ile chcesz. Pani Becknell? Tak. Barbara Becknell? Tak. Co za ofiary. Przestań. Spierniczaj stąd. To krew ofiar Stanleya Williamsa. Ja się tym zajmę. Popiera pani zabójcę. Popieram przestrzeganie praw człowieka. A co z prawami zmarłych? Popieram człowieka, który... Co z prawami Ala Owena? Który pracuje, by zatrzymać zabijanie. Człowieka, który uczynił wszystko, by się zmienić. Bóg pani tego nie przebaczy. Pan mnie atakuje w imieniu Boga? Niczym się pan nie różni od innych, co używają przemocy, by coś udowodnić. To nie Bóg. Nie słyszę boskiego głosu. Bóg nie nienawidzi, nie mści się. Bóg przebacza, każe żałować za grzechy. Jeśli zbliży się pan do mnie lub mojej rodziny, użyję prawnych środków, by się bronić. Mógłby już pan odejść? Już dobrze, mamo. Przepraszam, mamo. Czy ja mam rację? Wiem, że masz rację. Kocham cię. Barbaro, tyle razy mówiłem, byś uważała. On pojawił się znikąd i zaraz potem oblał mnie krwią. To znaczy oko za oko. Wiele lat żyłem według tej zasady.
Posłuchaj, Barbaro. Chcę, byś znalazła coś o Key Streets. Dobrze. Przyślij mi wszystko, co znajdziesz. Piszę oświadczenia zawierające plan zatrzymania przemocy. Chciałbym też porozmawiać z Tonym. Barbaro? Stan, Tony nie żyje. Co takiego? Zastrzelili go. Kto chce iść na ćwiczenia, niech stanie przed celą. Wychodzi pan dzisiaj, panie Williams? Dzień dobry. Proszę pana, Tuki i Deuce 5 wychodzą razem na spacerniak. Coś tu śmierdzi? Pokaż rozpiskę. To błąd, proszę pana. Tuk go zaatakuje. Musi. Takie są zasady gangów. Przyglądaj mu się. Nie musisz już się mnie obawiać, bracie. Już nie żyję według zasad gangów. W moim życiu nie ma już miejsca na przemoc. Nie skrzywdzę cię, słyszysz? Daję słowo. Daję swoje słowo. Dziś rano przynajmniej 10 osób zginęło, a 30 zostało rannych w samobójczym ataku w autobusie w Jerozolimie. Zamachowiec, 23-letni Palestyńczyk z Betlejem, wsiadł krótko przed... Większość komentatorów przyznaje, że dopóki są narkotyki, będą gangi.
i można tylko mieć nadzieję. 10-letni chłopczyk zginął dziś, gdy się bawił przed domem. Znalazł się na linii ognia w bitwie gangów. Podczas weekendu zginęło 15 osób. To najkrwawsze dni od dawna. Proszę ze mną, panie Williams. Po co? Kazali mi pana przyprowadzić. Proszę zdjąć koszulę i spodnie. Panie Williams, rozumie pan, na czym polega procedura? O co tu chodzi? Otrzymaliśmy wiadomość, że datę egzekucji wyznaczono na jutro. Ale jak to możliwe? Nie rozumiem. Adwokat nie dotrzymał terminu złożenia odwołania, więc mnie zabijecie przez jakąś formalność? Robimy tylko to, co do nas należy. Nie możecie odmówić? Zna pan procedury związane z egzekucją? Znam zasady. Zjem ostatni posiłek. Mogę otrzymać rozgrzeszenie. Nowe ubrania na śmierć. Pytanie, czy jako skazany chcę coś powiedzieć. Spacer długim korytarzem. Przywiązanie do krzesła. Znam zasady. Panie Williams, niech pan nie robi tego bardziej bolesnym. Bardziej? A co w tym jest bezbolesne? Jakiego jest pan wyznania? Nie wierzę w wyznanie, tylko w Boga jedynego. Chce pan, by był obecny ksiądz? Modlę się do Boga bez pośredników. Kogo z rodziny mamy powiadomić? Nie obchodzi mnie to. Zaczekaj, zaraz wrócę. To okna młodzieńcze. Tuki? Uznaliśmy oskarżonego winnym czterech zarzucanych mu zabójstw. Nie żyje? Tak, nie żyje. Miałem sen o egzekucji. Przychodzą po mnie jak wcześniej, tylko tym razem to pomyłka, ale nikt o tym nie wiedział. To przerażające, Barbaro. Każdego dnia, gdy się tu budzę, wściekam się i się modlę, ćwiczę, medytuję. Staram się uspokoić, bo nie chcę się przyzwyczajać do tego miejsca. Do tego się nie mogę przyzwyczaić. Inni więźniowie malują ściany i mówią, że trzeba jakoś żyć. Ale ja nie chcę tak robić. Mogę tu siedzieć 100 lat, ale się nie przyzwyczaję. Co rano się budzę i myślę, nie powinno mnie tu być. Dlaczego czynimy dobro, Barbaro? Dlaczego? Żeby się lepiej poczuć? Żeby mieć dodatni bilans? Bo Bóg to taki księgowy, co wszystko liczy? Czynimy dobro, bo wtedy wiemy, że żyjemy. Przez pół życia byłem martwy. Martwy, ale mam drugą połowę i chcę to wykorzystać. A jeśli będę musiał umrzeć, by pokazać, na czym polega życie, wiem, że docieram do ludzi, bo dotknąłem kogoś w innym kraju i nominował mnie do Nagrody Nobla. Ale nie po to zaczęliśmy pracę. Chcieliśmy tylko coś wywalczyć dla tych dzieci. I nie możemy przestać. Będziemy walczyć o te dzieci, aby miały szansę zostać kimś. Założyć rodzinę, marzyć i spełniać marzenia. Ja wciąż mam siłę walczyć. A ty? Witam, bracia i siostry. Najpierw chciałbym wam pogratulować, że zostaliście przyjęci do tego programu dla młodych. Rozumiem, że jesteście najlepsi i najzdolniejsi. Jesteście przyszłością kraju. To dla mnie zaszczyt, że mogę odpowiadać na wasze pytania. Pojedynczo. To nie szkoła gladiatorów. Niczego tu nie udowodnicie.
Nie staniecie się tu prawdziwymi mężczyznami. Spójrzcie na mnie. Chcę, byście to zrozumieli, więc słuchajcie uważnie. Kiedy zaczniecie szukać dla siebie wymówek, to chwila, gdy wstąpicie na drogę prowadzącą tutaj. Chcą, byście tu byli. Są gotowi na wasze przybycie, ale spójrzcie na mnie. Ja na to nie pozwolę. Nie chcę, by żaden z was się tu znalazł, żeby spędził tu choć chwilę, bo to nie dla was. Zatem zawrzemy pakt. Przysięgnijcie, że nigdy nie wylądujecie w więzieniu. Słyszycie? Tak, dobrze. Nasz Ojcze w niebie, wiemy, że znasz wszystkich. Ty jesteś końcem i początkiem, alfą i omegą. Prosimy Cię tu o radę. Niech Twa obecność i wiedza nas oświecą. Boże, niech to, co tu zaczęliśmy, to małe nasienie, niech wzrośnie jak piękny kwiat. Niech każdy będzie mógł ten kwiat poczuć i wzmocnić wolę. Pewnego dnia, gdy już nie będziemy walczyć, być sobie wrogami, szczególnie naszych bliźnich, Boże, daj mi siłę, bym ujrzał, co się zdarzy. Niech Panie Bucknell będzie Twoim narzędziem. Zamknąłeś mnie w klatce jak ptaka, ale pozwoliłeś mi śpiewać, skruszyć te mury, skruszyć je, aby ludzie zobaczyli, jakie mam w sercu marzenie. Boże, jeśli taka wola, bym złożył z siebie ofiarę, aby Twe słowo dotarło do ludzi, niech spełni się Twoja wola. Amen. William Kitch, profesor Uniwersytetu Browna, nominował dziś Stana Tukiego Williamsa z Tyli Śmierci do Literackiej Nagrody Nobla. Williams, były szef gangu Crips z Los Angeles, napisał serię popularnych książek dla dzieci. Williams został rok temu nominowany przez Mario Ferra z Parlamentu Szwajcarii do Pokojowej Nagrody Nobla, ale otrzymał ją Kofi Annan. Wystąpiłem z tą nominacją, by uczcić pracę, która jest odważna, prawdziwa i służy dobru. Oddaję głos do studia. We wrześniu 2002 roku sąd apelacyjny podtrzymał wyrok śmierci dla Stanleya Williamsa. Lecz sąd polecił, by Williams został ułaskawiony przez gubernatora stanu za swoją godną pochwały pracę. Po 23 latach więzienia Stanley Williams wciąż przebywa w celi śmierci, a jego adwokaci próbują się odwoływać od wyroku, mówiąc, że ich klient jest niewinny i złamano jego prawa obywatelskie. Po dziś dzień książki Williamsa i jego przesłanie docierają do dzieci na całym świecie. Wciąż stara się on stworzyć pokojowe porozumienie, które by zakończyło na zawsze przemoc gangów w Ameryce i na świecie.